Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Hollow Knight i zobaczcie, jak słodko sobie śpi. Obudka. Nie śpimy, jedziemy. Właściwie to nie do końca jedziemy, bo na początku musimy się przejść, żeby podjechać do głębin, a z głębin do pewnego małego miejsca, gdzie czyha prawdopodobnie na nas ostatni już amulet. Także przeproszę was na moment. Muszę dostać się z powrotem do miejsca, o którym mówiłem już wielokrotnie, że o, już nie będę wracał, ale no cóż, jednak wracam. No i muszę też przywołać sobie kolejkę, bo jak zwykle zostawiłem ją w innym miejscu. Dobrze, chociaż tramwaj działa. Nie po to opłacałem miesięczne. Dzień dobry, proszę mnie przenieść. Oczywiście, że nacisnąć błyszczący przycisk. Gdyby nie błyszczał, to by nie trzeba było go w żaden sposób, nie wiem, ruszać. Śliczne, śliczne, błyszczy, błyszczy. Jak to było w jednej starej kreskówce. Która leciała swoją drogą na Cartoon Network. Jak ktoś kojarzy nawiązanie do śliczne, śliczne, błyszczy, błyszczy, to szanuję. Zwłaszcza z tą przerwą. Ta przerwa jest kluczowa. To nie jest tak, że ja mam jakiegoś laga umysłu, tylko w tym nawiązaniu głównie chodzi o to, że coś, co było właśnie śliczne i błyszczało i powodowało takiego laga mózgu, zostało na moment zabrane, więc też te osoby przestały o tym mówić. Uważam to za coś śmiesznego. Mam dziwne poczucie humoru, nie oceniajcie. Nie. Jak już tutaj jesteśmy, oznaczmy sobie ławeczkę. Cyk. Dusz w sumie nie potrzebujemy. Teraz tak, musimy mimo wszystko przejść tutaj do góry. Choćbym nie chciał, to i tak muszę. Torki. Muszę przejść. A ty przestań robić takie dziwne nie. Bo nie uwierzę, że to się bierze skądinąd. Auć. No cóż, teraz też będę się dłużej skupiał. Ale mam nadzieję, że było warto. Znaczy jestem pod wrażeniem, że żaden inny stwór... Dobra, puszczaj mnie. Przecież ja już tutaj pewnie byłem, nie? A nie, tutaj miałem iść. W sumie dobrze się składa. Bo teraz muszę znaleźć tylko właśnie takiego samego koleżkę, który chowa się samotnie w tunelu. Boom. Ej, czemu moje boom nie zadziałało i nie zrobiło takiego fajnego boom? Było słabe. Nie wiem, czego się spodziewałem, szczerze mówiąc. I szkoda też, że te ataki mają zmniejszone obrażenie. Czuć to niestety znacząco. O, jest kolega. No dobra. Tak chcesz się bawić? To zaraz zobaczymy twoją odporność. Okej. Masz trochę mocy. Ale niewystarczająco. To boisz się mnie, prawda? No dawaj. Ja się nie boję. A widzisz? Blefowałem. Bo w sumie trochę się cykałem. Ale nie na tyle mocno. No właśnie. I tutaj niszczymy sobie ścianę. Mamy tutaj jakieś lustro. Możemy sobie do niego wejść. Legowisko tkaczy. To taka trochę grota. Nawet Nestle bym powiedział. O ty hatfu na mnie. Gnoju mały. Nie wiem, co tu jest i po co tu idę, ale mam nadzieję, że jest to tego warte. Au! Serio? Ale chamskie! Otworzyliście pode mną specjalnie kolce, wiecie co? Elo. Au! Dobra. Jednak nie, elo. Jednak jesteście trochę cwani, muszę wam przyznać. Ja to robię serio dla zjełczałego jaja. Super sekretnie zjełczałe jaja. Drugiego takiego nie ma. Wiecie co? Nawet to lepiej, że wpadłem na kolce. Przynajmniej sobie szybciej wyszedłem. Tu jest jakieś jajo.
Herrach. Tak się nazywa chyba ta bestia, która tu czyha. Już, pokonany. Hello. I mamy jaj. Pieśń tkaczy. Księżniczka. No, księżniczka, definitywnie. Dobra, zobaczmy. W takim wypadku, czy mamy już wszystkie... No mamy wszystkie, poza tą jedną ta się jeszcze no, nie zrobiła. Ale mamy pieśń tkaczy. Rox. Boże, przestań miauczyć, człowieku. Raz cię człowiek wziął na misję, znaczy... Oj, nie. Czymkolwiek to jest. Czemu to zaczęło uciekać? Czemu to się na mnie spojrzało? Myślałem, że to we mnie jak walnie, to ja dostanę obrażenia i że nie powinienem już tak cudować. Ale skoro byłem w trakcie wykonywania animacji, to pomyślałem, no dobra, w sumie już i tak jest za późno, więc co ma być, to będzie. I wstrzymałem szarżę i się okazało, że tamten przeciwnik, że tak powiem, narobił w gacie i nie chciał ze mną walczyć. Okej. No muszę czym prędzej pozbyć się tego miauczącego kota, który tutaj łazi za mną i mnie tylko wkurza. Patrzcie, po raz pierwszy przeszedłem to bez żadnego problemu i to jak szybko. Z gracją. Godną normalnie... Nie wiem kogo. Ważne, że jesteśmy już u wyjścia z tej pięknej krainy. Mógłbym użyć teoretycznie swojej mocy do przeteleportowania się. Ale też nie o to mi chodzi. Więc po tym, jak sobie usiądziemy na ławce, to miejsce nam się pokaże już. Nie? Serio? Jest cały czas ukryte? Okej. Dobra. W takim wypadku chciałbym dostać się do... jakiegoś miejsca. Chciałbym się dostać. Stąd jest jakieś fajne miejsce takie, wyjściowe? No nie, no najszybciej to i tak. Miałbym, korzystając z kolejki. Nie. Kolejka z głębin. I te piękne dźwięki hałasu, który jest pewnie głośniejszy ode mnie nawet, no ale... Ja ustalam zasady. Mógłbym zażartować i powiedzieć, że mi to nie przeszkadza, ale mi to przeszkadza, szczerze mówiąc. Jest za głośno. No dobra. No to mamy sobie kolejeczkę. Tą kolejeczką sobie pojedziemy. Jak sobie pojedziemy tą kolejką, to co dalej? Dalej, co ja chciałem zrobić? Chciałem na pewno zebrać sobie trochę esencji, bo mi zostały jeszcze te drzewka do zebrania. Definitywnie. Na przykład mamy tutaj to jedno u góry. Więc wydaje mi się, że tym się zajmę. W ogóle mam... Dobra, mam już mapę. Kiedyś nie miałem mapy tego miejsca, więc się gubiłem, więc się proszę nie śmiać. Ale od kiedy poznałem Kornifera, moje życie się zmieniło i stało się bardziej czytelne. To jest dobre, bo jeśli kogoś walnę moim zwykłym jednym uderzeniem i później jeszcze dobiję tym uderzeniem takim od tej elegii motyla, bodajże tak się to nazywa w polskiej wersji językowej. W angielsku to jest Grabber Flies Elegy, tak czy inaczej zamysł ten sam, to wtedy mogę ich jednym ciosem pokonać. To jest przyjemne. No dobra. Więc tutaj, dokładnie w tym miejscu, czeka na nas drzewko. Hello, drzewko. No już przeparkurujmy to, miejmy to za sobą. Nie wiem, czy będę chciał czytać w myślach drzewku, jeśli mam być szczery. Zastanowię się nad tym. Tak szczerze się zastanowię, pomyślę, czy mi się to będzie w ogóle opłacało, czy będę miał jakąkolwiek chęć zbliżania się do tamtego przeklętego miejsca. To jest przeklęte miejsce. A ty czemu miauczysz cały czas? Nie, ja chyba gościa wyłączę. W następnej okazji, pierwszej lepszej, jaką będę miał, to on idzie na moment do pudła, żeby się tam wymiałczał. Jak już rzeczywiście będę zbierał te płomyczki z nim, no to będę dopiero wtedy je zbierał i się zastanawiał.
czy mi pomoże, gościu. Bo trochę szkoda, że nie mogę zebrać tych płomieni nie mając go, ale rozumiem, że z jakiegoś powodu on ma je magazynować. Być taką skarbonką. O, brawo. No to nara. Chyba, że... Bo mam już 1800, nie wiem co mi to daje, szczerze mówiąc. No jakąś okrągłą liczbę, on tam chyba mówił, że mam wrócić, jak będę miał 1800. Nie? Było coś takiego. Ale to będziemy musieli się poważnie zastanowić. Miasto łez, miasto łez. Padł łez, czemu tu jest tak smutno? Elo, arystokraci. Tutaj będzie posąg, więc w sumie nic złego. Nie, jeszcze nie, dobrze. Mądrze, że nie zacząłem daszować, bym oberwał niepotrzebnie. Tak zaoszczędzimy sobie problemów, dobra. Tutaj jeszcze chcę wpaść, ponieważ jak się okazuje, mówiłem, że wszystko zwiedziłem, ładnie krążyłem i było ok, a się okazuje, że jednak nie i Jungareth nawet tego nie potrafi zrobić. Tak zwany słynny żart, nie potrafisz się nawet poprawnie urodzić. You can't even be born properly. Więc no. O kurczę, ale potęga, ogarnęliście to? Mogę teraz petoperze gnębić dosłownie. A ten gnojek, który sobie za mną lata, on w ogóle w czymś mi pomaga tak szczerze, czy tak sobie po prostu dla picu robi koleżka? Bo tak dla picu bardziej mi powiedział. Dobra. No i elo. Elo. Wow, przeżyłeś, oszuście mały wstrętny. Dobra, zatrzymam się tu na moment. Wyleczę. Stąd już zbierałem kawałek maski, zgadza się. W takim wypadku... Bo gdzieś się chciałem skierować w stronę... Gdzieś się chciałem skierować w stronę... Wioski... Ej, chamie! Była wioska modliszek? Coś w tej okolicy? Jak mi się wydaje? Czy to nie było to? Powiem szczerze, że nie wiem. Dlatego zrobimy tę sztuczkę. Tworzymy sobie wrota czasu. I wpędzimy tego ciućmoka do przyszłości. Elo. Aby uwolnić świat od Aku. Co mi dałaś? Maskę. Spoko. Ale ja nie ten, nie o to. Już? Wake me up? Kurczę, czuję się przebudzony. To teraz mogę tym normalnie machać? O, awakening. Coś jeszcze masz ciekawego do powiedzenia? Nie, i tak muszę je naładować. A czy wyczyściłem już wszystko, co było w tym? Krainie spoczynku? Co ten Rewek tutaj pilnował, a ja sobie z nim robiłem, że tak powiem, bekę? Tak, okej. Okay. Jeszcze kogoś tu zostawiłem. Nie ma problemu, gościu. Zajmę się nimi. Uwierz mi, że zajmę się. Mi przecież możesz ufać. Coś tu jest? Jest. Proszę bardzo. A cóż to jest? Bożyszcze króla, aha. Coś jeszcze ciekawego tu jest poza tym? Nie? Ale fajna miejscówka. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest, tak? Skojarzyło mi się, ej, wodospad! Ale skoro nic więcej, no to... Jeszcze muszę pozbyć się jego kolegów. Tutaj nic nie ma niestety. Coś się dziwnie zaświeciło, jakiś duszek, prawdopodobnie duszek. Dobra. Nie panikujcie, no trochę was tu jeszcze jest. Ale tu już nic więcej nie ma? Nie, no kurczę, jest.
No o to raczej żalu i pretensji nie powinien mieć. Gorzej jak zacznę ich mordować. Oto wtedy może już mieć pretensje. Ej, przestań. Przestań. Dobra, poczekajmy. Dobra, uniknąłem go. Ej, no był dodge. Zrobiłem dodge, nie ma opcji. Oszukuję gościu, ham. Ham i prostak, a ja się obudziłem w zupełnie innym miejscu. Śmieszna sprawa. Dobra, to sobie zrobimy zupełnie inny build, jak mamy go wkurzać. Ty idziesz w odstawkę. Ja sobie wezmę to od dodge'owania i dodge mastera zamiast tego. No i wracamy. On sobie myśli, że będzie... What? Nie mogę z windy tego robić? Tylko o to chodzi? Mam nadzieję, że to jest... Co ty próbowałeś zrobić? Jakiegoś tupnąłeś? Obraziłeś się? No elo, zmarnowałem trochę. Wiem, nie krzycz na mnie. Siądę sobie tutaj na ławce, żeby mieć w razie czego save point. Chyba coś jeszcze bym sobie zmienił. To bym zmienił na... Tarcza snów. A to... Na to. I w razie czego... A niech obrywa sobie agonium. Dobra. W sumie ta tarcza jest naprawdę fajnym dodatkiem. Dobra, Rewek, ty się tam idź goń. Z tobą nie rozmawiam. Kurczę, tak się powinno daszować. Pewnie do speedrunowania to dash master jest potrzebny, no bo przecież jak to wygląda, ja się poruszam z prędkością 1000 słońc. Halo. Au, nie bij mnie. Jeszcze? Ci mało? Aha, bo co? Dlaczego byłeś tak potężny? Dobra, tu już nikogo nie ma, prawda? Wszyscy zostali wciągnięci. Raz. Dwa. Dobra, gość, spokojnie. Dostał od tego. Frajer. Dobra. Wracamy. Nie skończyłem mojej misji. Teraz chcę z nim pogadać i zobaczyć, czy kogoś w ogóle jeszcze chroni. No elo. Polana ucichła. Jest tak cicho. A jakieś uczucie porażki? Zapomniałeś? To ja ci przypomnę. Nara. No. I zaorany. Tak bardzo chciał pamiętać, a zapomniał o tym, co robił. Nieładnie. Ciekaw, czy dałbym radę tak sobie wejść tutaj na skróty. Oczywiście, że dałbym, bo jestem Johnem Garrettem. Drzewko. Cyk, esencja. No to z Dashmasterem tutaj esencję, to raz, dwa wciągnę. Cyk, 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 cyk. Dobra. Trzeba było jednak stamtąd je zbierać. Cholera, nie będzie tak łatwo jak myślałem. Trzeba będzie tu robić drugi ten, podjazd. Tam nic nie ma przecież. No właśnie. O, ale tu się mogę wykazać. I zrobić tą moją ładną sztuczkę. Proszę bardzo. Pyk, pyk, tak. I tak, i cyk, i cyk. Coś jeszcze tu zostało, nie? No tak myślałem. Nikt tak dobrze nie daszuje jak ja. Nikt tak nie ma przebudzonych gwoździ jak ja. Coś jeszcze? Coś jeszcze gdzieś zostało. Coś jeszcze gdzieś zostało pominięte nieładnie. Kurczę, nigdzie nie widzę. No ty mi nie podpowiesz. Nie chcesz mi pomagać. No gdzie coś zostało pominięte? Co, po tej stronie? No nie. A jednak cały czas są te duszki.
korzeń się nie zrobił. Więc gdzieś coś pominąłem. Ale nie wiem w którym miejscu. Bo że się zbugowało po tym, że się z tym... Nie, nie, dobrze jest, wszystko się zgadza. Proszę bardzo. Jedna przepaść za daleko. Albo za blisko. Cyk, no i mamy przycho. No i pokaż mi, co tam skrywasz. Pięte wspomnienia, zasłużone dusze. No to już nimi przejmować się nie muszę. Bo skończyły swoje życie tutaj i skończyły się ich katusze. Elo. W sumie korzystanie z tej tarczy jest spoko. Ale mimo wszystko to nie jest mój styl gry. Ja sobie już swój ustawiłem. Szybkie cięcie, długie, długie. Kradzież duszęgli. No i co, i ten płomyczek, co ciumcia co chwilę. No tak trzeba będzie zrobić, no ale... Tak czy inaczej, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w przyszłych materiałach. A tymczasem... Bywajcie. On się nie uśmiecha. On oczy ma tam na dole i tutaj ma te swoje takie brwi. Ja myślę, że on taki uśmiechnięty jest. Zostałem oszukany. Chamsko.